Szukałem najbardziej błękitnej koszuli, by najlepszą animację, która mówi o duszy, co w duszy gra, soul, o śmierci mówi i o sensie życia, by idealnie to się ze sobą zgrało. Zatem nie dziwcie się, że tak do Was przemawiam. I przemawiam o najlepszej animacji tego roku, która powinna być obowiązkową lekturą dla każdego faceta i kobiety po trzydziestce, dla każdej mamy i każdego ojca, który wciska swoim dzieciakom kolejne hobby, kolejne sztuki itd. Do nieba jeszcze nie! Na fotoc. Muszę coś załatwić! Ej, barską rzecz! Aaaa! A jak widać, na nagrywać sam nie mogę. Spójrz to w kamerę. To ma wreszcie pies, który widzi kamerę. A, tak, tak, która już nie może wytrzymać. W każdym razie, Fabuła prezentuje się następująco. Mamy Joe. Joe jest nauczycielem muzyki w szkole, ale od zawsze marzyło mu się, żeby być gwiazdą jazzu, że kocha jazz, tak bardzo chciał grać jazz. I w pewnym momencie udaje mu się zdobyć, zdobyć audition, a potem dostaje pracę. Dostaje pracę i ma zagrać w koncercie z wielką gwiazdą jazzu. Tyle, że niestety umiera i trafia do. Za światów, nie nazwę tego w jakiśkolwiek sposób, ale on zakaże, po prostu musi zrobić wszystko za wszelką cenę musi uratować sam siebie, musi wrócić do swojego ciała. I może pomoże mu w tym jedna z nienarodzonych jeszcze dusz, 22, grana przez Tinę Fey, która nigdy nie znalazła nikogo, kto przekonałby ją, że warto się narodzić. To tutaj nowe dusze otrzymują osobowość, wady i zalety, z którymi się rodzą. Wydaje się, że historia będzie dosyć prosta, że opowie nam o tym, że facet wróci do swojego ciała, albo że nauczy się swoich błędów, prawda? No i będzie bardziej doceniał w cudzysłowie życie. Tyle, że nie. Tyle, że nie. Po pierwsze. Idziemy trochę w inną stronę, bo nagle dowiadujemy się, że nienarodzone dusze, one są, mają pewien taki porządek, dostają jakieś cechy, cechy charakteru i tak dalej. Te cechy są totalnie randomowe, a potem mają spotkanie muszą znaleźć to coś, tą iskrę. I bez tej iskry nie wypełnia im się taka naklejeczka, żeby mogły wskoczyć i zlecieć na ziemię. I ta nasza 22, ta nasza dusza grana przez Tina Fey, nigdy nie znalazła tego czegoś. I nieważne, kto ją uczył, największy geniusze pokazywali jej, słuchaj, znajdź sobie tą iskrę, to oczywiście nikomu się nie udało, więc przypadek sprawia, kompletny przypadek sprawia, że Joe musi ją uczyć i nagle zdarzamy się jego ogromna miłość do życia, jego miłość do Drzezu. To, że on uważa, że to jest jego iskra, on będzie pokazywał: popatrz, zobacz to. To jest właśnie to, co jest najważniejsze, i jakimś wtedy oni wpadają do świata. Na co czekasz, chodź! Oj, to to się dobrze skończy. I tutaj nagle obraca się sytuacja o 180 stopni, ponieważ to 22 wpada do ciała Joe, a Joe wpada do ciała kota. Czy Joe zagra ten koncert? Czy uda im się zamienić przed czasem koncertu? Co tutaj się stanie? I znowu mamy to takie typowe myślimy, ok, zamieni się, on zagra koncert i będziemy szczęśliwi. I Pixar mówi nie. Pixar mówi nie. I tutaj ja ogromne brawa biję, ponieważ, ja wiem, są spoilery, ostrzegałem, dostajemy w twarz chodzi do zamiany tej duszy, dochodzi do tego, że nasz Joe wraca, jest żywy, ma szansę, gra koncert, jest taki pewny siebie, taki zadowolony, udało mu się przerobić mnóstwo treści z mamą, z pracownikami, z innymi ludźmi. Nagle dowiaduje się tak dużo o sobie, będąc po prostu tym kotem, gdy inna dusza jest w jego butach, jest taki. I nagle zdaje sobie sprawę, że to nie to. Nagle zdaje sobie sprawę, że jego całe życie, te 40 lat powiedzmy, gdzie był znakomitym e, miłośnikiem jazzu, uczył się, potrafi grać, potrafi odpłynąć, że to mu dawało największą satysfakcję na świecie, zagrał ten koncert, nagle okazuje się, że on ma go grać codziennie. I oczekiwał, że miejsce w jego serduchu będzie czymś wypełnione, Że to, co obiecują nam bajki Disneya, obiecują nam filmy przygodowe, że to, co obiecują nam te filmy, że będzie żył długo i szczęśliwie, że każdy dzień, że nigdy... Znacie ten mit? Nie przepracujesz dnia w życiu, jeżeli będziesz robił to, co kochasz. Haha. Nagle okazuje się, że on będzie robił to, co kocha, ale wciąż będzie pracował i nie ma tego elementu, i nagle dostajesz tak w pysk i Jest, o chryste, panie, te wszystkie gadki o tym, odnajdź tą jedną rzecz, która cię definiuje, odnajdź tą jedną rzecz, którą kochasz w życiu, czyli czy to by było, nie wiem, no, spawanie, śpiewanie. Zbieranie znaczków, zbieranie figurek. Nagle okazuje się, że każda z tych rzeczy to jest w ogóle jeden wielki bullshit. Że narzuca się to nam, narzucają nam to popkultura, kapitalizm, rodzice, szkoła. A to nie ma sensu. I że prawdą w sensie życia jest życie. Bo okazuje się, że 22, kiedy ona była Joe, ją zachwycało to, że na przykład po prostu złapała liść, że zjadła kawałek pizzy, że czuła powietrze. I że to powietrze było fajne, że patrzyła w niebo. Nagle okazuje się, że to, że gdy jej brakowało jednego elementu, żeby zapełnić to takie kółeczko i móc polecieć, móc stać się żywą postacią, nagle okazuje się, że zostało wypełnione. Czyli jej w cudzysłowie iskra. I ta iskra nie ma nic wspólnego z twoim celem życiowym. Nie ma nic wspólnego z tym, że jest jakiś jeden z góry wyznaczony przez Boga cel. Gówno, o to by rozbić to! Wow! Wyobraźcie sobie bajkę dla dzieci, która mówi dzieciom, wiecie, jeżeli chcecie zostać śmieciarzem i to ci będzie sprawiać przyjemność, a potem po pięciu latach powiesz, a teraz chcę być naukowcem nuklearnym i to ci będzie sprawiać przyjemność, no to zajebiście, to wciąż jest twoja iskra. Kto tak mówi w animacjach? Z reguły to było, haha, będę całe życie ciachał, albo coś tam. Nagle okazuje się, że życie jest ważne dla życia i że to my, Podczas swojej egzystencji nadajemy mu sens. Czy ważne będzie dla nas oddychanie, czy ważne dla nas będzie kolekcjonowanie największych figurek, i że to nie persona z zewnątrz ocenia, który z tych sensów jest ważniejszy. Oczywiście możemy ocenić z utilitarnego punktu widzenia, filozoficznego, ekonomicznego i tak dalej, ale dla nas, z naszego wewnętrznego punktu widzenia, istotne jest to, co nam daje to takie tą iskrę. Ta iskra nie jest definiowana, ta iskra nie jest czymś, co jest nam przypisane przez jakąkolwiek religię, przez jakikolwiek wyższy cel. Co więcej, sensem życia nie jest poszukiwanie iskry. Iskra jest już od razu. Więc ty żyjesz i masz tą iskrę w sobie, tylko czasem jest ona zakryta, jest ona zamazana przez to, że. O Jezu, Życie mi powiedziało, rodzice mi powiedzieli, że to musi być na przykład granie w zespole jazzowym. Więc mimo tego, że ja miałem iskrę, to ja teraz zakrywam tą swoją iskrę, mówię, muszę być muzykiem w zespole jazzowym. I nagle przeżyłem moje całe życie i łapię się na tym, boże, ja przegrałem życie. To znaczy, że ten yy, całkiem wręcz przeciwnie. piekle, piekle, piekle. To jest królem ciszy. Ja nie pamiętam, czy ja widziałem animację na tyle mądrą i na tyle odważną, by powiedzieć nam w twarz, Większość Waszych metod rodzicielskich, większość Waszych metod nauczania, o kant-dupy rozbić. To, co uważacie za sens życia, o kant-dupy rozbić. Pozwólcie ludziom żyć. Nie narzucajcie tego ciśnienia, bo zabieracie ludziom szczęście. Szok! I to jest podane w sposób tak subtelny, tak mądry, a jednocześnie nagle okazuje się, bo jedna z najlepszych lekcji dla mnie w tym całym filmie jest to. Że 22 przez całe życie, ona powiedzmy tam jest, ona istnieje jako dusza od miliarda lat, powiedzmy, ale ona przez ten cały czas, no nigdy nie poczuła tej iskry. Ale wiecie, dlaczego ona nie poczuła tej iskry? Bo tak naprawdę ona gdzieś miała takie malutkie, podświadome uczucie, że nie jest dość dobra, by żyć, że nie jest dość dobra, by mieć sens życia, by mieć iskrę. Tam w sobie mieć tą iskrę. Czyli nagle okazuje się, że to im bardziej miała też tych większych nauczycieli. Tutaj miała Konfucjusza, to miała e, jakiś świętego Antoniego, coś tam nieważne, ale im większe nauczyciele, tym bardziej ona była pewna. I jeżeli oni nie widzą we mnie tej iskry, jeżeli ja przy nich nie potrafię jej znaleźć, to, ja nie, to nie ma powodu dla mojego życia. To jestem przytłoczona tym, jestem niewarta, niegodna, nie dość dobra, żeby żyć. I ty nagle mówisz, o kurna, przecież to dotyczy nas. To dotyczy tego, co uczymy naszych dzieciaków. Na przykład, no pokazuję, popatrz chłopie, syneczku, ja tak się jaram, bo o, kocham sport, nie wiem, byłem najlepszy, najlepszym pięściarzem na świecie, o i tak dalej. I próbując weknąć podobne wymagania, słuchaj, ty też musisz kochać tak samo sport, coś tam, to nagle przecież my, zamiast dać im iskrę, my ich. Po prostu się ładnie mówi, gaslighting. My ich zakrywamy, my ich zamazujemy im w sen życia i stawiamy przed nimi, no, nie do osiągnięcia wymagania. Mówimy im, słuchaj, musisz coś, coś takiego specjalnego. To musi być genialne. To musi być, wow! I to będzie taka iskra. Ta iskra jest nie do opisania. Wiecie, tak jak czasem jest z miłością. Opisujemy miłość innym ludziom, że to jest coś takiego. Amdleja! Jak tylko widzę tę osobę, to po prostu kolana mi się rozpadają. A czasami miłość to jest po prostu rzecz praktyczna. To jest rzecz, która. Dotyczy dwóch osób, ale nigdy nie mieliście romantycznej rzeczy, ale kochacie się. Da się da się. To o to chodzi, że my mamy na sobie narzucone tak dużo przez społeczeństwo, przez religię, przez rodziców, przez polityków, przez kulturę, tak dużo właśnie niepotrzebnych, niepotrzebnych obrazów, co my mamy zrobić, do jakich standardów mamy dosięgać, i gdym dotyczy to sensu życia, to to jest naprawdę. Niejedna osoba jest spędzona w depresję nie dlatego, że nie potrafi osiągnąć niczego, tylko dlatego, że osiągnęła bardzo dużo, ale non-stop wbijane jej do głowy przez popkulturę, rodzinę i społeczeństwo e, pewne wysokie standardy, nieosiągalne standardy sprawiają, że ona po prostu ciągle przelatuje poniżej i cierpi, bo zamiast patrzeć na to, no nie wiem, osiągnęłam coś tam, widzi ciągle ten, ten nieosiągnięty idealny cel, do którego dąży. Jakim cudem Film, który wyglądał troszeczkę jak w głowie się nie mieści dwa, wyglądał troszeczkę jak powtórka z tych filmów za 80. gdzie Chevy Chase umiera, potem wraca, albo Chris Rock umiera i wraca w innej duszy, w innym ciele, przepraszam. Jakim cudem ta historia, która miała być teoretycznie, o miłości do jazzu? O tym, jak cudowny jest, jazz, jaki sens życia może być w muzyce, nagle okazuje się mieć tak dużo mądrzejsza. Chodzę już czort wie jak długo i dotąd nie widziałem nic, co by mnie zachęciło do życia. Aż tu nagle zjawiasz się ty i naprawdę kochasz życie. Jestem tak cholernie dumny, że to zakończenie nie jest takie, że Jamie Fox, czyli Joe, wraca, wraca do swojej duszy i żyje, żyje długo szczęśliwie. Nie, on sobie świadomie, ok, ja żyłem, zepsułem, straciłem, nieważne, w kolejnym życiu, cholera wie, w życiu po życiu, w tym gdziekolwiek tam trafię, ok, tam będę, ja swoje przeżyłem już. Nie mamy takiego, masz drugą szansę, nie! Mamy nową duszę, ta nowa dusza będzie żyć po swojemu, będzie swoją iskrę, jakkolwiek ją zdefiniuje. I tak będzie wyglądać jej życie. Wow! Jakie to jest dojrzałe, jakie to jest dorosłe. Jakie to jest ważne dla dzieci, by zobaczyły coś takiego, że osoba, która jara się wąchaniem powietrza, ma prawo się jarać wąchaniem powietrza. Ma prawo widzieć piękno w czymś, w, tym, w czym ty widzisz gówno. Wow! Dojrzałe emocjonalnie, dojrzałe intelektualnie, filozoficznie ten film jest bardziej dojrzały niż praktycznie cały katolicyzm, niż cała religia muzułmańska, jeżeli chcecie, tak samo, niż większość światowych religii i ich wyznań. Więcej nauczysz się o sensie życia z tego filmu niż z, z dekalogu, z dekalogu to wiadomo, ale z Biblii, Tory czy Koranu. Mm, jestem w cholery dumny, że ten film obejrzałem. Polecam go każdemu z Was. Moim zdaniem, to jest lektura obowiązkowa. Oglądajcie go sami, oglądajcie go z dziećmi i rozmawiajcie! Rozmawiajcie ze sobą, rozmawiajcie ze swoimi dziećmi, co tutaj było. Bo gdy w pewnym momencie, gdy mamy te dusze, które są zniszczone przez życie, które widzimy, one są takimi potworami czarnymi, zapytajcie dlaczego. Porozmawiajcie o tym, dlaczego ta dusza jest taka smutna. Dlaczego jest przygnieciona czarną energią? Co to oznacza? Co może być tą czarną energią przygniatającą? Bo to nie tylko jest tak, że czarną energią jest, nie wiem, wiecie, depresja, leki, chemia mózgu. To może być tak dużo różnych rzeczy. Więc dopytajcie, a nagle okaże się, że sami będziecie się uczyć od swoich dzieci. Że ta energia będzie się tworzyć od tego, że mamusia mówiła córeczce: jesteś najlepsza, musisz być najlepsza. I jeb! I kurna dziecko powtarza to sobie 20 lat, ma problemy bulimiczne, ma problemy anurektyczne, ponieważ połączyła po prostu idealny obraz mamusi, który został wtłoczony, a mamusia o tym nie miała pojęcia. Jest tak dużo tego, co wtracamy sobie nawzajem. W związkach tak samo kochające się nawzajem osoby, zmieniamy się dla nich, nawet o tym nie wiemy. Boże! Brawo Pixar, ja nie mówię, że to jest mój ulubiony film, czy też najlepszy, ponieważ ja na przykład uwielbiam Monster Inc i chyba zawsze będę płakał na końcu, uwielbiam Boo i po prostu Sally jest aaa i uwielbiam Up, więc jest mnóstwo filmów, które przekonuje mnie zarówno na podstawie wizualnej historii, żartu i tak dalej, ale to może być mój najpoważniejszy Pixar i najważniejszy właśnie emocjonalnie. Przepełnia mnie współczucie dla wszystkich już Poza tobą strasznie mnie wkurza. Na sam koniec tylko powiem, że jeżeli się dziwicie, że to tak dobrze im wyszło, to chciałbym wam powiedzieć, że reżyserem jest facet, który zrobił Monsters Inc. Nie Monster University. Odlot w głowie się nie mieści. Peter Docker bodajże. Był też scenarzystą i twórcą historii do tej historii. Zatem mamy najlepszego twórcę Pixara. Prawdopodobnie, jeżeli chodzi o pisanie i reżyserowanie, który wraca i daje nam genialną naprawdę historię. Oglądajcie, piszcie o swoich wrażeniach. Czekam na wasze komentarze. Jak wy odebraliście tę historię? czy dla was też było to tak ciężkie i mądre jednocześnie i przede wszystkim zaskakujące ponieważ ja po zwiastunach byłem negatywnie nastawiony obawiałem się, co już mówiłem że ojoj umarłem, wracam z inną duszą albo dusza uczy mnie nieżyjąca dusza uczy mnie życia i to będzie w tak standardowy sposób a mimo wszystko te lekcje, które tutaj są i tak naprawdę to niby nasz Jock się uczy i nasza druga duszyczka też się uczy obie się uczą od siebie tak pięknie Czekam na wasze komentarze, wam dziękuję, muszę się, muszę się wygadać i muszę wyjść z tym psem, który atakował mnie wcześniej, bo ojoj, dotyka właśnie pyskiem kulona i leżą do, do siebie dotykając, więc zasłużyły na chociaż króciutki półgodzinny spacerek, a my widzimy się następnym razem tutaj na Brodach z Kosmosu, na razie.